Sceny niczym z sensacyjnego filmu rozegrały się na ulicy Odrodzenia w Lubinie. Pijany kierowca najpierw zatrzymał się samochodem marki Renault na chodniku. Kiedy próbował ponownie odjechać, zareagowali świadkowie. Dwaj młodzi mężczyźni, obywatele Białorusi, jeden wsiadł na maskę samochodu, drugi próbował wyciągnąć kierowcę z auta, a wszystko to podczas dalszej jazdy. Na szczęście na miejscu szybko pojawili się wezwani wcześniej policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę i pomagającą mu kobietę. Kierowca osobowego Renault najpierw wjechał na chodnik, następnie dodawał bardzo dużo gazu. Kiedy zgasł mu silnik, nie mógł już tego samochodu uruchomić. Na miejsce po chwili przyjechała kobieta kierująca również samochodem Renault, do której przesiadł się ten mężczyzna. Wówczas jeden ze świadków próbował zatrzymać tę kobietę, zadzwonił również po policjantów, jednak kobieta nie reagowała. Wtedy zgłaszający swoim ciałem próbował zagrodzić drogę kierującej. Kiedy ta również nadal nie reagowała, ten skoczył na maskę jej samochodu. Kierowcą okazał się 43-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach kierującej 26-letniej lubinianki wyszło na jaw, że ta z kolei nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Mundurowi sporządzili w tej sprawie wniosek o ukaranie do sądu. Natomiast 43-latek został zatrzymany do dalszych czynności procesowych. Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, natomiast niestosowanie się do zakazu sądowego do lat 5.